Cześć, Szczęść Boże, dzień dobry. Witam Cię w naszym kolejnym odcinku, w wspólnym wędrowaniu na Świętą Górę Paschę. Tak jak zapowiadałem dzisiaj w tym odcinku wielkoczwartkowym, będę chciał Was prowadzić w tę liturgię. Tak podwójnie trochę, bo ten odcinek jakby jest wielkoczwartkowo-wieczorny, ale już na Wielki Piątek, a jutro będzie na trochę Wielkiego Piątku i na sobotę, a potem na trochę soboty, Wigilii i Niedzieli Zmartwychwstania, kiedy już spotkamy się na Pasrze, kiedy już nie musimy się wprowadzać, nie musimy już przygotowywać, bo już będzie, dojdzie do spotkania, niezwykłego spotkania. Co charakteryzuje Triduum Paschalne, a szczególnie Wielki Czwartek, Liturgię Wieczerzy Pańskiej i Liturgię Męki Pańskiej, czyli ten przełom Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku, bo Triduum to nie jest czwartek, piątek, sobota. Czasem nam się tak się kojarzy i czasem tak mówimy. Triduum to jest Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania. Liturgia Wieczerzy Pańskiej to naprawdę należy już do liturgii wielkopiątkowej. To już jest, co jest czas piątku. Po zachodzie wiemy mentalność, liczenie rachuba czasu żydowska. Po zachodzie słońca jest już następny dzień. Dla Żydów to już był piątek. Więc my wchodząc, zaczynając liturgię Wieczerzy Pańskiej, zaczynamy już piątkowe obchody, wielkopiątkowe tak naprawdę obchody, które jakby kontynuowane są liturgią Męki Pańskiej. To jest bliskość. Dzisiaj w Ewangelii, a potem po Ewangelii gest kapłana, po homilii gest kapłana, obmycie nóg. Jezus to robi, mówi, czyńcie to na moją pamiątkę. Przykazanie nowe daję wam. Dotyka, całuje stopy, dotyka, całuje nogi, brudne nogi, nieprzygotowane, niewypucowane, nie nogi jakichś wielkich ludzi, ale właśnie ludzi, którzy totalnie gdzieś tam pobrudzone, nie przygotowali się do tego. To jest bliskość. Jezus chodzi w niesamowitą bliskość. Tą bliskość dotykamy dzisiaj w Eucharystii, w nowej, świeżej Eucharystii, w Eucharystii Wielkoczwartkowej, na pamiątkę ustanowienia pierwszej Eucharystii. Uznał pamiątkę ustanowienia sakramentu Eucharystii. To jest ta bliskość. Jezus nie tylko chce pocałować mój brud, chce wejść mój brud, chce dotykać mojego brudu, patrzcie, niewypucowanej właśnie nogi, jeszcze raz to powtórzę, ale mój brud, mój syf, mój gnój, to wszystko, czym się ja brzydzę, czego się boję, czym gardzę, Jezus to całuje. On się tego dzisiaj nie wstydzi, nie? Tylko przychodzi, żeby mnie ucałować. Potem ta bliskość, ta intymność wchodzi w sakrament Eucharystii, którego będę uczestniczył, przyjmując Pana Jezusa w Komunii Świętej. I wiesz, ta bliskość, ona posyła mnie dalej, jak Jezusa posłała na krzyż. Bliskość. Pozwól dzisiaj Jezusowi się ucałować. Pozwól, żeby on przyszedł dzisiaj do swojego serca. Po co? Żebyś jutro mógł, żebyś miał siłę, żebyś miał odwagę, żebyś dojrzale podszedł jutro do krzyża i pocałował Jezusa na krzyżu. Pocałował Jego rany, a w Jego ranach pocałował swoje rany. Pocałował to, co Cię w życiu boli. To jest Triduum Paschalne, bliskość, intymność. W tych dwóch słowach chciałbym jakby to wszystko scalić. Chciałbym, żebyś poprzez pryzmat, poprzez obraz tych dwóch słów wszedł w te Triduum. Po to jest Triduum. Po co tę liturgię, żeby pokazać, jak Jezus jest blisko każdego z nas. Jak zapraszamy do wielkiej intymności i bliskości, do wielkiej miłości, do szaleńczej miłości, do miłości aż po krzyż. Gdzie chcę, żebym mógł objąć Jezusa i mógł go wziąć do siebie, do swojego serca, do swojego życia. Wziął to, na co w życiu czasem się nie zgadzam, co mi jest w życiu trudne. To jest początek Triduum Paschalnego. Zapraszam Cię dzisiaj na Wieczerzę Pańską, na liturgię Wieczerzy Pańskiej, na przeżywanie, na czuwanie, na wejście w tajemnicę Wielkiego Piątku, w tajemnicę Krzyża, Męki Pańskiej, na przeżywanie postu, na przeżywanie cierpienia, męki, odosobnienia, samotności. Szczęść Boże i życzę Ci niewesołych, niespokojnych świąt paschalnych już teraz, ale owocnych, bożych, trudnych, ale owocnych, gdzie Chrystus przychodzi i które jest blisko każdego z nas. Cześć Boże i do jutra.